Słowo Boże, Biblia, Pismo Święte jednoznacznie uczy, że kto jest raz zbawiony, jest na zawsze zbawiony. Dlatego jesteśmy pouczani przez Boga w Słowie Bożym, że mamy do czynienia z wiecznym bezpieczeństwem w Chrystusie, wiecznym bezpieczeństwie wierzącego. Kto jest raz w Chrystusie, jest na zawsze w Chrystusie. Niestety są zwodziciele, którzy nie chcą uznać Pana Jezusa Chrystusa jako prawdomównego i zarzucają Mu kłamstwo, wywracając podstawowe nauki Słowa Bożego. I co najgorsze, ci zwodziciele czasami wyrywają z kontekstu niektóre fragmenty Pisma Świętego i jednym z takich fragmentów, którego używają ci zwodziciele i są to po prostu oszuści, którzy chcą zabrać nam radość, jaką mamy w Chrystusie. I takim jednym z fragmentów jest List do Hebrajczyków, 6 rozdział, 4 do 6 wersetu. Ich zamysły nie są nam nieznane. I teraz przeczytam Hebrajczyków, 6 rozdział, od 4 do 6 wersetu. Albowiem niemożebną jest rzeczą, aby tych, którzy są raz oświeceni i skosztowali daru niebiańskiego i uczestnikami się stali Ducha Świętego i skosztowali dobrego Słowa Bożego i mocy przyszłego wieku i odpadli, aby tych po raz drugi odnowić ku upamiętaniu, gdyż oni znowu krzyżują sobie Syna Bożego i urągają się Jemu. Widzimy tutaj wyraźnie fragment, który opisuje ludzi takich jak na przykład Judasz. Judasz był raz oświecony, skosztował daru niebiańskiego, był uczestnikiem Ducha Świętego, ale był niewierzący i poszedł do piekła. Skosztował dobrego Słowa Bożego, nawet sam je głosił, ale poszedł do piekła, ponieważ był niewierzący. I skosztował mocy przyszłego wieku, ale był niewierzący i poszedł do piekła. I odpadł, zdradzając Pana Jezusa Chrystusa. I takiego się nie da po raz drugi odnowić ku upamiętaniu, gdyż on zlekceważył Syna Bożego i urągał się Jemu. Takim też był na przykład król Saul. I niemożebną jest rzeczą, aby tych, którzy są raz oświeceni, Saul był oświecony i mimo to jako niewierzący poszedł do piekła. Skosztował daru niebiańskiego i był uczestnikiem Ducha Świętego, był nawet pośród proroków, ale był niewierzący i poszedł do piekła. I skosztował dobrego Słowa Bożego, nawet w gorliwości o Izraela próbował wytępić niektórych z na przykład Gibeonitów, ale nie był wierzący. Skosztował dobrego Słowa Bożego i mocy przyszłego wieku, jak odnalazł oślicę, to albo jak Bóg odmienił jego serce na inne, to doświadczył tych mocy przyszłego wieku, ale zlekceważył je i był dalej niewierzący. I gdy odpadł, a to widzimy, że potem już nie interesowało go Słowo Boże i nie był zainteresowany tym, żeby szukać prawdy Słowa Bożego, więc odpadł i nie da się takiego po raz drugi odnowić ku upamiętaniu, gdyż on po prostu zlekceważył Boga. Oczywiście wtedy wiedza o Synu Bożym, o Panu Jezusie Chrystusie była znana z psalmu drugiego, gdy na przykład jest pocałujcie Syna, Syna Bożego, albo z przypowieści Salomona, 30 rozdział, jestem najgłupszy z ludzi i nie mam ludzkiego rozumu. Kto zebrał, tutaj mamy wyraźnie powiedziane o Synu Bożym. I ja to przeczytam w przypowieści Salomona, 30 rozdział. Kto zebrał wiatr w swoje dłonie i nie będę z pamięci tego. O, jest. 30 rozdział, werset 2.
Zaiste jestem najgłupszy z ludzi i nie mam ludzkiego rozumu. Nie uczyłem się mądrości i nie mam wiedzy o najświętszym. Kto wstąpił na niebiosa i zstąpił? Kto zebrał wiatr w swoje dłonie? Kto owinął wody płaszczem? Kto stworzył wszystkie krańce ziemi? Jakie jest jego imię i jakie jest imię jego syna? Czy wiesz? Czyli imię syna. Oczywiście Saul znał te sprawy pośrednio. Nie było wtedy jeszcze spisanego zarówno tekstu przypowieści Salomona, jak i tekstu psalmów, ale były te kwestie znane. I Saul odrzucił Boga i przez to stało się to niemożliwe, aby go ponownie przywrócić. Oczywiście on nigdy nie był wierzący. To nie jest tak, że on był wierzący, a potem odrzucił Boga. Po prostu był przez Boga do Boga przyciągany, ale on tą rękę Bożą wyciągniętą w jego stronę odrzucił. No więc Hebrajczyków 6 rozdział 4 do 6 wersetu, mówiąc, że niemożliwe, aby ci, którzy raz zostali oświeceni i skosztowali niebiańskiego daru, stali się uczestnikami Ducha Świętego i skosztowali dobrego Słowa Bożego i mocy przyszłego świata, gdy upadają, oddalając się, aby odnowić ich ku pokucie, wiedzą bowiem, jak ponownie krzyżują sobie Syna Bożego i wystawiają Go na jawną hańbę. Te wersety to tak zwane jokery, zaprzeczające wiecznemu bezpieczeństwu wierzącego w oczach tych, którzy ich używają jako przeciwnicy Słowa Bożego, którzy próbują udowodnić, że Jezus był kłamcą, gdy powiedział, kto wierzy we mnie, ma życie wieczne. Te jokery są przykładem po prostu nieumiejętności odróżniania chrześcijańskiego odstępcy od cofacza i od apostaty. Autor listu ostrzegał Hebrajczyków, byli oni klasą mieszaną, czyli było tam trochę wierzących, trochę niewierzących, że gdyby ktokolwiek, kto był zwykłym wyznawcą, martwym wyznawcą, który jest praktykujący, ale niewierzący, czyli praktykujący, ale niewierzący, więc praktycznie niewierzący, czyli zwykłym wyznawcą wiary chrześcijańskiej, porzucił to wyznanie i powrócił do judaizmu, byłby odszczepieńcem, nie byłoby sposobu, za pomocą którego mogliby zostać odnowieni tacy ludzie do pokuty. Ponownie krzyżowaliby sobie Syna Bożego i w ten sposób zostaliby potępieni na wieki, dlatego że nie uwierzywszy w Pana Jezusa i umierawszy w stanie niewierzącym, takim, gdzie nigdy nie uwierzyli, bez życia wiecznego, no to po prostu idą do piekła. Warunek, jeśli w tym fragmencie, jest używany do sprawdzenia wśród nich wyznania i, mam nadzieję, do skupienia uwagi każdego, kto był w niebezpieczeństwie apostazji, aby w rzeczywistości się nawrócił do Chrystusa. W liście do Hebrajczyków znajduje się 5 takich ostrzeżeń i one są bardzo dobrze znane. Na przykład Hebrajczyków 2 rozdział od 1 do 4. Przetoż musimy tym pilniej przestrzegać tego, cośmy słyszeli, byśmy czasem nie odbiegli, albowiem jeżeli przez aniołów opowiadane słowo stało się mocnym, a każde przestępstwo i nieposłuszeństwo wzięło sprawiedliwą zapłatę pomsty, jakże my unikniemy, jeśli zaniedbamy tak wielkiego zbawienia, które będąc z początku opowiadane przez Pana, potwierdzone nam zostało przez tych, którzy słyszeli, gdy i Bóg świadectwo wydawał przez znaki i cuda i rozliczne moce i przez udzielanie Ducha Świętego według woli Jego, według woli swojej. Takie ostrzeżenie znajdujemy też w 3 rozdziale, w wersecie 7.
Przetoż, jak mówi Duch Święty dziś, jeśli usłyszycie głos Jego, nie zatwardzajcie serc swoich, jak w rozdrażnieniu w dzień pokuszenia na puszczy, gdzie mię kusili ojcowie wasi i doświadczali mię i widzieli sprawy moje przez 40 lat. Dlatego się rozgniewał na ten naród i rzekłem, zawsze błądzą sercem, nie poznali oni dróg moich. Więc przysiągłem w gniewie swoim, nie wejdą do odpocznienia mego. Patrzcież, bracia, żeby czasem nie było w którym z was złego serca niewiary, które by odstępowało od Boga żywego. Ale napominajcie jedni drugich każdego dnia, póki się dziś nazywa, aby się kto z was nie zatwardział oszukaniem grzechu. Albowiem staliśmy się uczestnikami Chrystusa, jeśli tylko początek ufności zachowamy statecznie aż do końca, jeśli się mówi dziś, gdy głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcież serc swoich jak w onym rozdrażnieniu. Albowiem niektórzy, usłyszawszy, rozdrażnili Pana, ale nie wszyscy, którzy wyszli z Egiptu przez Mojżesza. I tak aż do 11 wersetu 4 rozdziału. Starajmy się tedy wejść do owego odpocznienia, żeby kto nie upadł podług tego przykładu niedowiarstwa. Jest wyraźnie powiedziane niedowiarstwa. Także takie ostrzeżenie jest między 5 rozdziałem 11 wersetem do 6 rozdziału 20 wersetu oraz 10 rozdziale od 26 do 31 wersetu i 12 rozdział od 15 wersetu do 27 wersetu. Należy zwrócić uwagę, zauważyć, że pisarz, mówiąc o tych, którzy byli w tej okropnej klasie, zmienia czasy zaimków, aby odróżnić je od prawdziwych wierzących. Kiedy mówi o prawdziwie wierzących w wersetach 1 do 3, używa pierwszej osoby liczby mnogiej my. Ale i kiedy mówi o tych, którzy byli zwykłymi wyznawcami, czyli byli praktykującymi, ale niewierzącymi, czyli praktycznie niewierzącymi, w wersetach 4 do 6 używa trzeciej osoby liczby mnogiej, ci, oni i tym podobne. Po omówieniu ich powraca do użycia drugiej i pierwszej osoby liczby mnogiej, ty, my, w wersetach 9 do 20. Ta zmiana czasów w celu rozróżnienia takich osób jest konsekwentna z pismem Nowego Testamentu i można to porównać na przykład z pierwszym listem do Tesaloniczan, 4 rozdział, 15 werset do 5 rozdziału, 11 wersetu, a także 2 Piotra, 2 rozdział do 3 rozdziału, 2 wersetu oraz list Judy od 3 do 25 wersetu. Zachęcam, żebyś przeczytał te miejsca bezpośrednio ze swojej Biblii. Oznacza to, że nie mówi nawet o prawdziwie wierzących w liście do Hebrajczyków 6 rozdziału od 4 do 6 wersetu. Nie mamy upoważnienia, aby powiedzieć, że ci, o których mowa w tych wersetach, są prawdziwymi wierzącymi, ponieważ nie ma ani jednego użytego wyrażenia, które wznosi się na wyżyny nowych narodzin lub zbawienia. Nie ma nic mowy o wierze w tym fragmencie. Tak na marginesie, jeśli ktoś nie zna różnicy między odstępcą a apostatą, może uczciwie założyć, że odnosi się to do kogoś, kto stracił swoje zbawienie, jeśli uczciwie by przeoczył zmianę tych zaimków. Jednak w tych wersetach jest 5 rzeczy, które odnoszą się do zewnętrznych błogosławieństw i przywilejów związanych z chrześcijaństwem, w których człowiek może uczestniczyć bez bycia zbawionym. Po pierwsze, mówi o tych, którzy kiedyś byli oświeceni. Człowiek staje się oświecony przez słuchanie głoszonego Słowa Bożego. Czytamy o tym w Psalmie 19, werset od 7 do 8.
Zakon Pana jest doskonały, pokrzepia duszę. Świadectwo Pana jest wierne, uczy prostaczka mądrości. Rozkazy Pana są słuszne, rozweselają serce. Przykazanie Pana jest jasne, oświeca oczy. Czyli widać, że usłyszawszy Ewangelię, ci ludzie dowiedzieli się o drodze zbawienia i w ten sposób zostali oświeceni. Ale to nie znaczy, że zostali zbawieni, ocaleni. To byłoby dodanie do Pisma Świętego, bo list do Hebrajczyków, 6 rozdział, od 4 do 6 wersetu w ogóle nie mówi o tym, że oni uwierzyli. Znać drogę zbawienia, a wierzyć w drogę zbawienia to dwie różne rzeczy. Po drugie, fragment ten mówi, że zakosztowali daru niebiańskiego. Odnosi się to do chrześcijańskiego objawienia prawdy. To widzimy między innymi w drugim Piotra, pierwszy rozdział, pierwszy werset, czyli drugi list Piotra, 1:1. Piotr, Szymon Piotr, sługa i apostoł Jezusa Chrystusa, do tych, którzy z nami równie drogą wiarę otrzymali przez sprawiedliwość Boga naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Widzimy wyraźnie, że to są rzeczy przekazane nam przez Ducha Świętego zesłanego z nieba. I to potwierdza nam pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział, werset 12. To oznacza, że którym objawiono było, że nie na siebie samych, ale dla nas pełnili usługę w tym, co wam teraz zwiastowano przez tych, którzy wam opowiadali Ewangelię przez Ducha Świętego z nieba, zesłanego na to, co pragną patrzeć, na co pragną patrzeć aniołowie. Warto tutaj zauważyć, że to nie mówi, że oni otrzymali lub przyjęli niebiański dar, tylko że go skosztowali. To jest rzecz, która od razu kojarzy się z powierzchownością, a nie rzeczywisty odbiór. Można skosztować, przychodząc do chrześcijan i słuchając głoszonej prawdy. Powiedzieć, że ktoś, kto skosztował niebiańskiego daru, jest zbawiony, wykracza poza Pismo Święte. Po trzecie, fragment z Hebrajczyków 6 rozdział 4-6 mówi o nich jako o uczestnikach Ducha Świętego. Oczywiście, skoro mówi o nich jako o uczestnikach Ducha Świętego, to ktoś, kto lekceważąco podchodzi do Pisma Świętego, może myśleć, że odnosi się to do kogoś, kto jest zbawiony, ponieważ każdy chrześcijanin ma w sobie Ducha Świętego, jak mówi Efezjan 1 rozdział 13 werset oraz Dzieje Apostolskie 5 rozdział 32 werset oraz Rzymian 5 rozdział 5 werset i 1 Tesaloniczan 4:8. Jednak przeczytanie tego w sposób uczciwy, spojrzenie na to pokazuje, że wierzący nie mają pełnego tutaj utożsamienia z tym terminem. To bardzo wyraźnie widać, że jest tutaj słowo metecho. Widać to słowo tutaj nad palcem, metecho. Metohus. I to jest słowo 3353 w Strongu. Metohos. Jest to przymiotnik, czyli mający udział lub uczestniczący w czymś w sensie rzeczownikowym, także towarzysz w dziele, urzędzie, godności. Lokalizacja na przykład jest w Łukasza 5:7, Hebrajczyków 1:9, albo Hebrajczyków 3:1, albo Hebrajczyków 3:14, albo właśnie Hebrajczyków 6:4,
oraz Hebrajczyków 12:8. I tutaj widać wyraźnie, że niewierzący nie mają pełnego udziału w Duchu Świętym. To słowo, które tutaj występuje w języku oryginalnym, przetłumaczone jako uczestnicy, odnosi się do uczestniczenia w czymś, ale bez pełnego wspólnego udziału w tej rzeczy. Kiedy jest to pełne uczestnictwo w czymś, używa się słowa koinoneo. Ta różnica jest zilustrowana w liście do Hebrajczyków 2:14. Dzieci mają udział, czyli koinoneo, w tej samej upadłej, grzesznej naturze, co Adam. Ale kiedy mówi o Panu przychodzącym do człowieczeństwa, czyli o wcieleniu, mówi on także w podobny sposób brał udział, czyli metecho, w tym samym. To mówi nam, że kiedy stał się człowiekiem, nie miał udziału w człowieczeństwie do końca z punktu współudziału w grzesznej naturze upadłego Adama. Był i jest prawdziwym człowiekiem, duchem, duszą i ciałem, ale bez upadłej natury. W ten sposób Pismo Święte starannie strzeże bezgrzesznego człowieczeństwa Chrystusa, rozumiejąc użycie tego słowa metecho. Dowiadujemy się, że człowiek może mieć udział w Duchu Świętym, nie będąc w nim zamieszkałym. Oczywiście utracalnicy są wrogami Chrystusa i próbują go wmanewrować niby w pełne uczestnictwo w grzechu, ale to pokazuje, że jeśli ktoś uczy takiej diabelskiej doktryny, to jest to właśnie człowiek, który nie ma nic wspólnego z Chrystusem. Więc potwierdza to Pismo Święte w innych miejscach. Istnieje dzisiaj aspekt obecności Ducha Świętego na ziemi, w którym przebywa on nie tylko w wierzących, ale także wśród wierzących. Zamieszkuje u was i w was będzie, powiedział Pan Jezus w Jana 14:17. W Dziejach Apostolskich 2:1-4 jest powiedziane, że Duch napełnił cały dom, w którym przebywali, a także wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym. I znowu, w pierwszym liście do Koryntian 3:16-17 powiedziano nam, że Duch Boży mieszka w świątyni. Wy, liczba mnoga, jesteście tą świątynią. Niewierzący mógłby przebywać w świątyni, mieszając się z wierzącymi, mieszkając na przykład z żoną, która jest wierząca. I w ten sposób ją skalać. Będąc wśród chrześcijan, gdzie działa Duch Boży, człowiek uczestniczy w Duchu Świętym w sensie zewnętrznym. Może doświadczyć zmagań ducha swoją duszą. Mógł też wziąć udział w zewnętrznym błogosławieństwie chrześcijaństwa, że duch przyniósł na ten świat szczęśliwą wspólnotę i nauczanie prawdy i tak dalej. To zewnętrzne działanie Ducha Bożego jest widoczne w Dziejach Apostolskich 7:51-54. Szczepan świadczył przed niewierzącymi żydowskimi przywódcami w Sanhedrynie, mówiąc: zawsze opieracie się Duchowi Świętemu. I mówi nam, że zostały tutaj całkowicie obojętne serca na działanie Ducha Świętego. Zawsze się opierali Duchowi Świętemu i mieli oni dwoiste serca. Duch Boży działał, ale nie przeniknął do ich serca. Było to dzieło powierzchowne, które docierało tylko do serca. Jeśli porównasz to z Dziejami Apostolskimi 2:37, gdzie ludzie zostali zbawieni, mówi, że zostali właśnie w sercu, dotknięci sercem. A to usłyszawszy, skruszyli się w sercu i rzekli do Piotra i do innych apostołów: cóż mamy czynić, mężowie, bracia? Czyli mieli skruszone serca. To wskazuje, że nastąpiło przeniknięcie do serca,
A rezultatem było to, że zostali zbawieni i otrzymali zamieszkującego w nich Ducha Świętego, jeśli określenie uczestnicy Ducha Świętego odnosiło się do zamieszkującej w nim obecności Ducha w wierzącym, to wtedy, gdyby tak musiało być, to użyto by słowa koinoneo. Po czwarte, jest powiedziane, że skosztowali dobrego Słowa Bożego. Ponownie, nie oznacza to, że otrzymali lub uwierzyli Słowu Bożemu. Wystarczy spojrzeć na Dzieje Apostolskie, 2 rozdział, 41 werset oraz Dzieje Apostolskie 8:14 lub Dzieje Apostolskie 17:1. Skosztować czegoś to tylko spróbować, a nie przyjąć i przyswoić. Wiemy to doskonale, że prawdziwi wierzący wierzą Panu Jezusowi Chrystusowi. Niewierzący jedynie kosztują Słowa Bożego, kiedy przychodzą i słuchają głoszonego Słowa. Na koniec wyraźnie jest powiedziane, że skosztowali mocy przyszłego świata. Świat, który ma nadejść, to tysiącletnie królestwo, czyli nowe przymierze. Mamy o tym powiedziane w Hebrajczyków 2:5, Marka 10:30, Efezjan 1:21 i wiele innych. Wciąż był wystawiany Żydom. Były demonstrowane znaki i cuda jako próbka mocy nadchodzącego tysiącletniego królestwa albo nowego przymierza. Tak mówi nam list do Hebrajczyków 2:4. Zwykli wyznawcy mogli wejść do ówczesnych chrześcijan i być świadkami tych mocy od pierwszego sprawozdania. A być może nawet zostać uzdrowieni z jakiejś choroby, ale to nie znaczy, że zostali ocaleni. Także ten fragment mówi, że gdyby takie osoby odpadły, apostatyzowały po doświadczeniu takich przywilejów, niemożliwe byłoby odnowienie ich do pokuty. Sprowadzają na siebie potępienie, dla którego nie ma ratunku. Nie ma powrotu. Nie mają powrotu ci, którzy błędnie używają tego fragmentu, aby nauczać, że człowiek może utracić zbawienie, bo nawet oni w to nie wierzą. Mówią, że osoba, która utraciła zbawienie, może zostać ponownie zbawiona. Jaka przewrotność! Wszystko to wynika z niedbałej i luźnej interpretacji tego fragmentu. To nic takiego nie znaczy, chyba że Pismo Święte nie ma na myśli tego, co mówi. Następnie w wersetach 7 i 8 zilustrowany jest przywilej bycia wystawionym na chrześcijańskie błogosławieństwa. Mówi o dwóch rodzajach ziemi i roślin. I to mamy powiedziane w ten sposób, że jeden rodzaj pije deszcz, który na niego pada i w konsekwencji przynosi jego właścicielowi pożyteczne zioła. Drugi rodzi tylko ciernie i osty, a jego końcem było spalenie, symbol sądu. Obaj mieli przywilej taki, że spuszczano na nich deszcz. Podobnie zarówno prawdziwie wierzący, jak i zwykły wyznawca są jednakowo wystawieni na niebiańskie błogosławieństwa, które chrześcijaństwo przyniosło światu. Tu warto zauważyć, że nie ma wzmianki o tym drugim w tym tekście. Warto porównać oczywisty kontrast między piciem a smakowaniem w tym fragmencie. Oczywiście jest to oczywiste, że fragment odnosi się do zwykłego wyznawcy, który wmieszywał się wśród prawdziwych wierzących. I tacy wyznawcy byli w niebezpieczeństwie odstępstwa. To było dla nich ostrzeżenie. To nie ma nic wspólnego z chrześcijanami.